Drodzy bracia i siostry, jednym z problemów, jakie występują pośród ludzkości, ale też pośród wierzących ludzi na całym świecie, jest problem zachowania jedności. Jeśli chodzi o ludzkość, to ona jest rozdarta z naturalnych jakby powodów, ponieważ jest podzielona na różne narody, państwa i są konflikty nieraz interesów. Czasami są poszczególne grupy państw, które są przeciwne niektórym innym. Są też różne religie, które powodują konflikty, chociażby obecnie najbardziej rodzi konflikty na świecie islam, jak wiemy, zwłaszcza ten wojowniczy, nie ten umiarkowany, ale ten fundamentalistyczny. W kościele nie zawsze też łatwo jest zachować jedność, także w lokalnym kościele, który nazywamy tradycyjnie zborem. I właśnie chciałbym dzisiaj omówić List do Efezjan, 4 rozdział, i jeżeli damy radę, to trochę więcej, a jeżeli nie, to tylko na razie wersety 1-6. Przeczytajmy List do Efezjan, 4 rozdział, 1-6, które są cenną wskazówką, jak zachować jedność w Kościele. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Biblia Warszawska mówi: napominam was wtedy. To słowo wtedy już jest trochę może archaiczne, ale chodzi o to, że w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, dlatego inaczej napominam was. A co powiedział wcześniej Paweł w wersecie 21, że Bogu ma być chwała w Kościele i w Chrystusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. A wcześniej powiedział, że Kościół ma być wypełniony całkowicie pełnią Bożą, jak mówi werset 19. I w świetle tak chwalebnej rzeczywistości, którą może i powinien być Kościół, zarówno teraz, jak i w przyszłości, kiedy dostąpi wyniesienia do chwały, Paweł decyduje się tak na ścisłość zachęcać wierzących, ponieważ występuje tu słowo parakaleo greckie, od którego pochodzi wyraz parakletos, pocieszyciel, który zachęca. Więc on tu zachęca wierzących, aby, jak mówi, postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Inaczej dosłownie, aby godnie chodzili zgodnie z powołaniem, do którego zostali wezwani. Co to znaczy? Chodzi o to, że wszystko ma swoje przeznaczenie na tym świecie. Kaznodzieja pisał, że na wszystko jest wyznaczony czas, ale wszystko też, co Bóg uczynił, ma swoje przeznaczenie. Jeśli chodzi o cel, dla którego istnieją wierzący, też jest określony przez Boga Wszechmogącego, który siedzi na tronie. Jaki to jest cel? Taki, abyśmy postępowali zgodnie z naszym powołaniem, w sposób godny tego powołania. Bardziej zrozumiale oddaje to apostoł Paweł w liście do Filipian, 1 rozdziale, w wersecie 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Czyli niech będzie takie, że będzie jego, jak mówili z do Tytusa, ozdobą. Że niech pasuje do niego. I tak samo my mamy pewne powołanie. O tym powołaniu mówi werset 4, że jesteśmy powołani do jednej nadziei, która należy do naszego powołania. Więc jesteśmy powołani do jednej nadziei. Ta nadzieja jest niebiańska, chwalebna. Ta nadzieja dotyczy tego, że będziemy żyć z Bogiem, z Chrystusem. Będziemy zjednoczeni w nieśmiertelności, chwale, świętości, jako lud Boży już zbawiony, przebywający z Bogiem. I teraz w związku z tym, że takie cudowne widoki są, że mamy być w przyszłości wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, jak mówi Efezjan 3:19, to jak niesłuszne byłoby to, gdybyśmy postępowali niezgodnie z naszym powołaniem. Gdybyśmy robili coś, co w ogóle do tego nie pasuje. Gdybyśmy, zabiegając o obywatelstwo w niebie, a czytamy w liście do Filipian, że nasza Rzeczpospolita jest w niebiesie, jak mówi Stara Biblia Gdańska w 3 rozdziale, w wersecie 20. Czy postępujemy jak obywatele już tego królestwa, które nadchodzi? Tego
wspaniałego raju, do którego mamy być wyniesieni. Bo czasami się zdarza, że chrześcijanie postępują dokładnie odwrotnie w stosunku do tego powołania, do którego są wezwani. Podam taki prosty przykład. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 6 rozdziale od 1 wersetu mówi, że chrześcijanie nie mają się ciągać po sądach. I teraz była taka sytuacja w jednym seminarium teologicznym w Ameryce, że zastosowano pewne środki owadobójcze na rośliny, które były wokół tego budynku seminarium w takim ogrodzie. I jeden młody człowiek jakąś miał alergię i się tym zatruł. I co robią rodzice tego człowieka, rzekomo wierzący ludzie? Jak myślimy? Idą tam się polubownie załatwić sprawę, proszą o jakieś środki dofinansowania na leczenie tego młodego człowieka? Nie. Wynajmują najlepszego adwokata i pozywają seminarium do sądu. Czy to jest postępowanie zgodne z naszym powołaniem? Żeby wierzący zamiast między sobą, Paweł pisze, czy wierzący mają tak postępować? Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? I werset 7. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Czy to jest chluba dla Kościoła, że wierzący swoje brudy piorą przed światem? Nie jest to nic budującego. A więc widzimy, że grozi chrześcijanom taka bolesna niekonsekwencja, że będą postępować zupełnie odwrotnie w stosunku do powołania. A gdzie to oczekiwanie Królestwa Bożego, nagrody w niebie, jeżeli ktoś jest taki konfliktowy? W Stanach Zjednoczonych zrobiono też pewną statystykę. Wśród ewangelicznych chrześcijan amerykańskich, zaznaczam, jest mniej więcej tyle rozwodów, ile w społeczeństwie amerykańskim ogólnie, świeckim. I co ciekawe, zbadano też, kto występuje o rozwód najczęściej. Chrześcijanki, kobiety. Znakomity procent, ogromny procent tych, którzy wychodzą z inicjatywą rozwodu w rodzinach ewangelicznych, to są kobiety. Czy to jest zgodne z powołaniem? Gdzie tu miłość, gdzie tu szacunek, gdzie tu zrobienie wszystkiego, co można, żeby uratować to małżeństwo? Gdzie tu szukanie pomocy wierzących, post, pokuta, przyznanie się do błędów, upokorzenie się? Nie widać tego. Dzisiejsze społeczeństwo idzie na to, żeby bezboleśnie załatwiać sprawy. Jak najszybciej pozbyć się problemu, skończyć daną relację, zablokować kogoś w komórce, załatwić sprawę, odsunąć kogoś, byle nie cierpieć. Ale czy takie jest powołanie nasze? Czyż Chrystus nie powiedział przez apostoła Pawła, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli? Czyż do chwały nie prowadzą właśnie ciernie? List do Rzymian, 8 rozdział, werset 17 mówi, że jeżeli mamy współdzić z Nim Chrystusa, musimy gotowi ponieść za to cenę, a ceną jest cierpienie. Czyż psalm 15 nie mówi, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej? Czasami w małżeństwach nie zawsze jest szczęśliwie, ale czy jesteśmy wierni temu przymierzu? To jest przymierze zawarte przed Bogiem. I w dniach dobrych i złych stoimy przy sobie i szukamy Bożego oblicza, Bożej łaski. Więc te dwa przykłady chciałem zilustrować właśnie. Procesowania się i szybkiego, pochopnego rozwodzenia się, w ogóle rozwodzenia się wśród chrześcijan nie powinno być. To pokazuje, że to są niekonsekwentne podejścia. To jest wręcz odwrotnie powołaniu naszemu. A my mamy postępować zgodnie z naszym powołaniem. Te przykłady podałem oczywiście jako taką ilustrację. No, można tu wiele wymienić rzeczy. Nieuczciwość w interesach. Skoro mamy wejść tam, gdzie nic nieczystego nie wejdzie, to jak możemy hańbić się nieczystymi praktykami tutaj? Skoro pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 3 mówi, i każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. 1 Jana 3:3. Jeżeli chrześcijanin się brudzi, to jak może wejść do królestwa, gdzie nic nieczystego nie wejdzie, jak mówi Księga Objawienia, 21 rozdział, werset 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Więc to pokazuje, że powinniśmy być konsekwentni.
Powołanie tak wzniosłe, przebywanie ze świętym Chrystusem w niebie, z Bogiem, wyniesienie do chwały, świętość, czystość, prawość. Oczywiście Bóg dopełni naszego uświęcenia. My sami nie podołamy. Nasze życie to jest życie polegające też na pewnych upadkach, mniejszych lub większych, ale ciągłego dźwigania się i dążenia do świętości w mocy Ducha Świętego, dzięki krwi Baranka, dzięki mocy Słowa Bożego, a także wsparcia innych wierzących. I zobaczmy, jak apostoł Paweł, bo ja podałem takie przykłady z życia, a jak apostoł Paweł podaje przykłady, na czym postępowanie zgodne z powołaniem może polegać. Mówi, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Czyli postępowanie zgodne z naszym powołaniem to na przykład okazywanie pokory. I teraz musimy sobie wyjaśnić, czym jest pokora. Z greki dosłownie to oznacza uniżony umysł. Więc chodzi o człowieka, który nie jest zarozumiały, który jest skłonny przyznać się do błędu, kiedy się pomylił, jest skłonny przeprosić, kiedy coś złego zrobił, jest skłonny przyznać, że w czymś się pomylił, coś źle rozumie, jest skłonny przyznać, że nie zawsze ma rację, że coś źle zrozumiał, że nie ma pełnego zrozumienia wszystkich rzeczy, że ma jego cząstkowe jest poznanie. I to służy ku pokojowi. Bo teraz wyobraźmy sobie, że dobierą się w zborze chrześcijańskim, w kościele ludzie, którzy każdy z nich wszystko wie najlepiej. Co to jest? Najlepsza recepta na konflikt. Jak zarozumiali są, pewni siebie, oni wszystko najlepiej wiedzą, no to jeżeli mają przeciwne poglądy, to naprawdę się tam pożrą, jak Biblia mówi, że jedni drugich kąsacie i pożeracie. Ale na czym nie polega pokora? Tu musimy pamiętać, że różne osoby nadużywające władzy w kościele, a także w sektach, zmuszają ludzi do fałszywej pokory, tak naprawdę służalczości, do niewolniczej pokory, do upokorzenia człowieka. Na czym to polega? I tu nie możemy dać się zmylić. To już nie jest pokora. A więc wmuszają poglądy, na które nie ma wyraźnych podstaw biblijnych. Czy nawet historycznych nie ma podstaw, że kiedykolwiek ktoś coś takiego wierzył. Czasami są tacy ludzie, którzy mówią, bądź pokorny, słuchaj pastora, my od dzisiaj wprowadzamy tutaj w zborze flagi, no bo to wszyscy tam robią, tam różne takie czołowe zbory robią, tam flagi. I my czerwoną flagą będziemy oczyszczać krwią Baranka, jak będziemy machać to pomieszczenie i to pomieszczenie będzie wolne, od po prostu będzie bezpieczne. Czy pokorą byłoby przyjęcie czegoś takiego? Nie. To by było upokorzenie się przed czymś niebiblijnym, a my nie mamy być tacy niemądrzy. A więc po prostu to już nie byłaby pokora. I wiele by można wymieniać, gdzie ludzie wymyślają różne nauki i mówią, bądź pokorny, słuchaj pastora, czy słuchaj starszego. To już nie jest pokora. To już jest po prostu nieposłuszeństwo Słowu Bożemu wtedy. Więc trzeba pamiętać o zasadzie z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, werset 29, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. I lepiej twardo obstawać przy swoim przekonaniu, jeżeli wprowadza się coś gorszącego, coś złego, oczywiście w sposób uprzejmy, grzeczny, ale jednak obstawać i postępować zgodnie z sumieniem, nie dać się jakoś nagiąć do czegoś, co nie mamy przekonania, ni zgrzeszyć przeciw sumieniu. Czasami niektórzy argumentują, no ale jestem w takim kościele, gdzie, czy zborze, no gdzie wiele rzeczy wprowadzili, ale ja chcę dla pożytku Kościoła działać i mimo tych herezji, mimo tych błędów chcę służyć. Bo chcę być pokorny. Ale Pan Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Co z tego, że ty będziesz aktywny w służbie, w kościele, gdzie jest odstępstwo, jeżeli ty na swoim sumieniu poniesiesz szkodę i na sądzie wypadniesz żałośnie, bo zgwałciłeś własne sumienie w imię społeczności. Więc takich rzeczy nie można robić. Więc na tym pokora nie polega, że patrzymy na ludzi i naginamy się, oswajamy, aż w końcu przyzwyczajimy się do czegoś, co jest herezją, co jest błędną praktyką. Na tym pokora, drodzy, nie polega. Musimy o tym pamiętać. Więc pokora polega na uniżonym umyśle, na gotowości przyznania się do błędu, korygowania, uczeniu się, przyznaniu, że jesteśmy tylko ludźmi o cząstkowym poznaniu i cząstkowym zrozumieniu i możemy się mylić, niekoniecznie wszystko dobrze rozumiemy.
I gotowość takiej współpracy, że niekoniecznie mój pomysł jest najlepszy, jeżeli jest spotkanie członkowskie w zborze, czy jakoś coś organizowane, ale może pomysł brata będzie lepszy od mojego. Prawda? I jak mówi Pismo Święte, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie za równych sobie, ale za wyższych od siebie. Czyli nie takie podejście, a ten to jest, a ten ma taką wadę, ten ma taką, to w zasadzie to oni wszyscy tam diabła walczy. To nie polega na tym, tylko o, ten brat mnie przewyższa pod tym względem, a ta siostra na przykład ma te wspaniałe cechy. Pokora na tym polega, że potrafimy zobaczyć u innych dobre rzeczy. Niedawno pewna znajoma dziwiła mi się, że ja tak jak ona, tak łatwo nie oceniam ludzi. Ona już bardzo szybko wie, kto jaki jest i szybko tych ludzi ocenia. I ona taka zadowolona z tego jest, ta moja znajoma. Ale czy to jest właśnie postawa, że jesteśmy jak sępy, które krążą i tylko patrzą na padlinę? Czy raczej jesteśmy jak ci, którzy upatrują czegoś miłego, czegoś dobrego, a nie patrzą głównie za tym złym? Zobaczmy dalej. Czytamy: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich miłości. To ma sens w całości. Ta łagodność to jest takie usposobienie przeciwne szorstkości. Czyli nie jesteśmy grubiańscy, nie jesteśmy ordynarni, nie jesteśmy szorstcy w obcowaniu z innymi, tacy przykrzy, toporni, że inni jak obcują z nami, to się czują jakoś tak nieprzyjemnie, bo ten taki gość jest, czy jakiś taki trochę niemiły za bardzo. Łagodny to będzie miły, to będzie człowiek przyjemny, że ludzie będą chcieli z nim przebywać, będą do niego lgnąć. Apostoł Paweł powiedział, chociaż miał wiele do zarzucenia Kościołowi w Koryncie, to naśladował Chrystusa i mówił, że Pan mu dał właśnie autorytet nie do burzenia, ale do budowania. I powiedział w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, werset 1, a ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. I drodzy, ta droga, choć dla świata wydaje się mniej skuteczna, mniej efektywna, to droga łagodności, droga cichości. W niej tkwi tak naprawdę nie słabość, lecz siła. Kiedyś miałem znajomą, która miała problem z sąsiadami kradnącymi prąd. I w ogóle oni byli niemiłymi sąsiadami. Ale kiedy sprawa była rozpatrywana, jej z tymi sąsiadami, jej konflikt, to ona wypadła mniej przekonywająco niż oni, mimo że oni nie mieli racji, bo ona zachowywała się bardzo nerwowo, bardzo tak ostro, a oni byli bardzo spokojni. Więc zobaczmy, że czasami ktoś może mieć nawet rację, ale przez ostre, agresywne występowanie sam sobie zaszkodzi, bo będzie zupełnie nieprzekonywający. A co Biblia mówi? Mówi, że cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości. Możemy o tym przeczytać w przypowieściach. Oczywiście nie chodzi o to, że my mamy być wyrachowani w tej łagodności, ale powinna to być zasada naszego postępowania, ponieważ sam Pan Jezus, nasz Zbawiciel, jest naszym mistrzem, nie tylko Zbawicielem, ale i Panem. I On powiedział w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 29 i 30. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A w 12 rozdziale, w wersecie 20 powiedziano, że on, właśnie 19, nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał. I nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót tlejącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A więc na dłuższą metę taka łagodna postawa, też pełna cierpliwości, dosłownie długości ducha z greki, czyli takiego, który potrafi długo trwać, długo znosić różne nawet przykre sytuacje i trudnych ludzi, to właśnie na dłuższą metę to przynosi lepszy rezultat niż pochopne, nerwowe działania w takim niepokoju. I tutaj jest powiedziane, że mamy znosić jedni drugich miłości. Kiedyś, kiedy wychodziłem z organizacji Świadków Jehowy, miałem rozmowę z jednym pastorem i on mi powiedział, wiesz co,
Tam, gdzie ty pójdziesz do zboru, tam będą się z tobą męczyć. On był może trochę zbyt bezpośredni, ale dało mi to do myślenia, że tak jak ja znoszę innych, tak oni też znoszą mnie. Że ja może nawet nie zdaję sobie sprawy, że pewne moje cechy mogą być irytujące dla kogoś. Tak jak dla mnie oczywiste jest, że niektóre cechy danego zboru, czy danych ludzi, czy nawet i pastora jakiegoś, czy starszego, mogą być dla mnie czasami trudne do zaakceptowania, to ja też mogę być dla kogoś trudny. I kiedyś pewien człowiek powiedział tak, dlatego znoszę ten Kościół, póki lepszego nie zobaczę. Ale i Kościół musi znosić także i mnie, póki ja się sam lepszym nie stanę. Czyli to idzie w dwie strony. I znoszenie, zobaczmy, w miłości. I jaka tu jest miłość wymieniona? Agape. Jest wymieniona miłość agape. A jaka to jest miłość agape? W Grece jest kilka terminów na miłość. I miłość agape oznacza ten najwyższy rodzaj miłości, zupełnie bezinteresownej, dającej z siebie wszystko i nie oczekującej nic w zamian. To jest miłość Boga. Bóg umiłował grzeszny, upadły świat, dając swego Syna, tak żeby każdy wierzący w Niego, a to już jest wtedy odpowiedź człowieka, czy uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc widzimy, że taką czystą miłością, bezinteresowną, taką polegającą na tym, za mojego brata, za moją siostrę Chrystus umarł, więc powinienem po prostu z zasady być dla nich dobry, pełen miłości i ofiarny, bo ta miłość agape jest też miłością ofiarną, bo Chrystus poszedł aż na krzyż z tej miłości. Więc musimy o tym pamiętać, żeby znosić jedni drugich w miłości. I dalej czytamy bardzo ważną rzecz. Starają się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dosłownie jakby przyspieszając zachowywanie jedności w takiej związce pokoju. Bardzo ważny jest pokój i dbałość o to, żeby w naszym życiu osobistym był pokój. Zachowamy jedność ducha w Kościele, w zborze, jeśli sami jesteśmy ludźmi pokoju. List Jakuba wyjaśnia, że niektórzy ludzie mają w sobie dużo niepokoju. A skąd to się bierze? Czytamy w liście Jakuba, zobaczmy 4 rozdział, od 1 wersetu. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Drodzy, suma naszej siły duchowej to suma wszystkich członków i tego, jak przeżyli na przykład miniony tydzień. Jeżeli chodziliśmy w minionym tygodniu w pokoju Bożym, w posłuszeństwie Słowu Bożemu, w bliskiej więzi z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem, jeśli poddawaliśmy się posłusznie działaniu Ducha Świętego, dbaliśmy o modlitwę, o czytanie Słowa Bożego, o realizację tego w naszym życiu, to przychodzimy w zdrowym duchu, w duchu pokoju. Nie mamy sobie nic do wyrzucenia. Nawet jak upadliśmy, to zaraz szliśmy pod krzyż, prosiliśmy o przebaczenie i chodzimy w Bożym pokoju. Ale gdyby było inaczej, na przykład rozmyślnie grzeszymy i nie możemy sobie wybaczyć. Jesteśmy w wewnętrznym konflikcie. Albo nie mamy pokoju, bo jakoś obrażamy Boga swoim życiem. Albo z kimś mamy konflikt. Albo jesteśmy komuś coś dłużni i nie bardzo chcemy się z tego wywiązać. To, drodzy, trudno, żebyśmy wnieśli pokój do społeczności. A jeśli mamy jakieś niezdrowe namiętności, pożądania, jakieś złe pragnienia, to to wyjdzie w relacjach z innymi, bo to zło będzie się przejawiało w złym zachowaniu do innych, bo nie da się tego ukryć. Dlatego bardzo ważne jest, żeby samemu zachowywać pokój w swoim życiu i być pokojowym do innych. Wtedy zachowamy jedność ducha w Kościele i to pomimo pewnych różnic. Pomimo pewnych różnic, które mogą nas dzielić, bo różne mamy pochodzenie, różne upodobania, różne zwyczaje. Bo dalej jest pewna rzecz, która nasuwa problem w wersecie 4. Jedno ciało. Wiemy dobrze, że w pierwszym wieku było rzeczywiście jedno ciało. Był jeden kościół apostolski. Dzisiaj tak nie jest. Wiemy, że chrześcijaństwo przetrwało wiele kontrowersji. W kościele było wiele różnych sporów i było zwołanych 7 soborów powszechnych, żeby te spory zażegnać. Na przykład na soborze w Nicei w 325 roku zwalczono herezję Ariusza. Ariusz twierdził, że Chrystus jest stworzeniem i był czas, kiedy go nie było.
kiedy nie istniał i został stworzony przez Boga. I uważał, że tylko Bóg jest w całkowicie tym sensie Bóg Ojciec Bogiem. I temu sprzeciwił się Atanazy, inny przełożony w kościele. I w ogóle biskupi ustalili, że nie było takiego czasu, że Syna Bożego nie było, że On jest Bogiem prawdziwym, z Boga prawdziwego, zrodzonym, a nie stworzonym, mającym wspólną naturę z Ojcem. I tak przeciwstawiono się herezji, która wstrząsnęła Kościołem na długi czas. Wielu było Arian w Kościele, bo Otariusza nazwani zostali Arianami. I nawet w pewnych momentach wydawałoby się, że mieli przewagę u władz. Nawet w jakiś sposób zyskiwali zwolenników. Ale kontrowersja ariańska trwa do dzisiaj. Dzisiaj mamy unitarian, dzisiaj mamy różnych heretyków, którzy głoszą arianizm, że Jezus jest stworzeniem, również Świadkowie Jehowy, różne inne ugrupowania. Więc ona trwa do dzisiaj, ale ona jest już poza Kościołem. Każdy prawowierny Kościół chrześcijański sprzeciwia się arianizmowi zdecydowanie. Jak taki mój znajomy powiedział, Ryszard, poniżej boskości Pana Jezusa nie schodzę. Wiele było takich kontrowersji w historii chrześcijaństwa, które zaburzały jedność. W ogóle jest rozczłonkowanie w chrześcijaństwie duże. Pierwsze takie ogromne rozbicie, takie naprawdę na dwa różne kościoły, to było w 1054 roku. Bo wcześniej powstawały różne ugrupowania konkurencyjne do głównego nurtu chrześcijaństwa, jak na przykład donatyści. Ale taki wielki rozłam na Kościół Wschodni i Zachodni nastąpił w 1054 roku. Później była reformacja, XVI wiek. Papiestwo miało wielkie ambicje, wielkie cele. Też były nadużycia. Papieże nie byli zbyt święci w tamtym czasie. I ktoś musiał wystąpić. Luter, trzeba dzisiaj powiedzieć, że chwilami był zbyt agresywny. Też był antysemicki, wezwał do krwawego, brutalnego stłumienia powstania chłopskiego. A więc nie jeden reformator, który się pojawił, nie był bez winy też w tym wszystkim, co robił. Ale druga strona też nie była bez winy. I te rozdarcia w chrześcijaństwie przyniosły różne rzeczy. Przyniosły z jednej strony wydanie wielu znakomitych przekładów Biblii w czasie reformacji, ale po drugiej stronie grabienie majątków Kościoła katolickiego przez książąt niemieckich, 30-letnią wojnę religijną, gdzie było wiele krzywd, wiele ofiar. I możemy być pewni, że gdyby nas przenieść do czasów reformacji, bylibyśmy prześladowani przez Lutra, Kalwina i Zwingliego, którzy byli zwolennikami kościoła urzędowego, państwowego i byli zdecydowanymi przeciwnikami chrztu w wieku świadomym, byli wielkimi zwolennikami chrztu niemowląt. Także bylibyśmy traktowani jak anabaptyści, którzy byli tępieni przez wszystkie główne siły: katolicyzm, kalwinizm, luteranizm. Także tak to by było, drodzy. A więc widzimy, że żyjemy w chrześcijaństwie podzielonym. Później nastąpiło wiele różnych jeszcze rozdrobnień. Prawdę mówiąc, ja wierzę, że to jedno ciało to będzie dopiero w Królestwie Bożym. Natomiast póki co jest rozdział i raczej działania współczesne ekumeniczne wydają się mieć pewien niebezpieczny, ukryty cel. Stworzenie jednego ciała, ale w przyszłości odstępczego, w którym głównym panem będzie Antychryst. Tego należałoby się obawiać. Bo takie działania, gdzie chrześcijanie szczerze zbliżają się do siebie z różnych wyznań, oddolnie jeden drugim się interesuje, chcą poznać swój pogląd biblijny, swoje przeżycia z Bogiem, to jest zupełnie coś innego od urzędowego ekumenizmu, który na przykład, jego przykładem było spotkanie w Asyżu papieża Jana Pawła II, gdzie taki indiański szaman modlił się do świętego lisa, gdzie w bazylice świętego Franciszka postawiono figurkę Buddy i odbyło się demoniczne nabożeństwo tybetańskie. Więc to jest coś innego i to jest zapowiedź zjednoczenia wszystkich religii w fałszywym kulcie. I trudno pod tym się podpisać i dążyć do takiego jednego ciała. Natomiast my jako zbór możemy się starać zachować jedno ciało, zachować, nie rozrywać w tej sytuacji jeszcze na dalsze rozdrobnienia ciała Chrystusowego i nie wprowadzać czegoś, co by wywołało podziały.
Są różne nauki, które wywołują podziały. O byle co wierzący mogą się poróżnić. Na przykład niektórzy się poróżnią o przekład Biblii. Niektórzy uważają tylko Stara Gdańska, tylko Uwspółcześniona Gdańska, żadne inne przekłady, wszystkie są przekłady New Age. I to jest skrajny pogląd, ale są tacy ludzie i oni podzielą zbory. Są ludzie, którzy mają poglądy kalwinistyczne. Jeżeli zachowają je dla siebie i nie będą narzucać zborowi jako jedynie słusznej wykładni, a wszystko inne jest herezją, to będzie dobrze. Ale wiele zborów na tle kalwinizmu też się podzieliło. A Biblia zachęca, że jeżeli masz jakieś przekonanie, to zachowaj je w swoim sumieniu przed Bogiem. 14 rozdział listu do Rzymian. Nie narzucaj innym. Pewien brat ambitny na południu kraju zaczął tak forsować kalwinizm w swoim zborze, że zbór się rozpadł. Po prostu ludzie nie wytrzymali tego. Bo on co tydzień głosił właściwie doktryny, nie tyle Pisma Świętego, nie Słowo Boże, ale interpretacje. Więc można się podzielić, drodzy, i zupełnie niepotrzebnie. Tym bardziej, że mamy jednego ducha. Jakiego jednego ducha? Ducha Świętego. Jesteśmy powołani do jednej nadziei. List do Hebrajczyków mówi współuczestnicy powołania niebiańskiego. 3 rozdział, werset 1. Mamy jednego Pana, jak mówi jeden werset 5. Mamy wszyscy jednego Pana, Jezusa Chrystusa. Jedną wiarę właśnie w tego Jezusa, w tego, że On jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, o czym powiedział Pan Jezus, że na tej skale będzie zbudowany Kościół, na tym wyznaniu wiary, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. I to jest ta jedna wiara. I jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Widzimy tutaj wymienione trzy osoby boskie w innej kolejności. Dlaczego w innej? Zaczyna się od Ducha Świętego. A dlaczego od Ducha Świętego? Bo Pan Jezus obiecał go zesłać uczniom i On jest najbliżej nas. Jezus przebywa w swoich uczniach przez Ducha Świętego i ten Duch Święty na przykład nie występuje w pozdrowieniach apostolskich. Łaska od Pana Jezusa Chrystusa i od Boga Ojca jest przekazywana. Dlaczego nie jest wymieniany Duch Święty? Bo On jest między wierzącymi. On działa na ziemi. Nie potrzeba Go wymieniać, bo ta łaska od Ojca Jezusa Chrystusa spływa właśnie przez Ducha Świętego. On jest z nami. I jest tu wymieniony jeden Pan, czyli Jezus Chrystus i ponad wszystkim Bóg Ojciec. Bóg Ojciec w Trójcy Świętej ma czołową pozycję. On jest fundamentem i On jest źródłem i On jest celem. On jest tym monarchą w Trójcy. On ma najwyższą funkcję. Nigdy nie przeczytacie, że Jezus posyła z jakąś misją Boga Ojca. Natomiast odwrotnie przeczytacie. Nigdzie nie przeczytacie, że Bóg Ojciec będzie poddany Jezusowi przy końcu czasu. Natomiast przeczytacie, że kiedy Jezus wypełni swą misję, będzie poddany Ojcu. Nigdzie nie przeczytacie, że Bóg Ojciec mówi, Chrystus większy jest niż ja. Natomiast Jezus coś takiego powiedział w kontekście swojej służby tu na ziemi i uniżenia się. Więc pamiętajmy o tej kluczowej pozycji Boga Ojca, który działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oczywiście jest tu mowa o głównie dzieciach Bożych, przez które Bóg działa. Więc widzimy, że spoiwem ostatecznie naszej jedności jest trójjedyny Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Z tym, że tym przewodniczącym w tym działaniu jest sam Bóg Ojciec. Więc widzimy, że jesteśmy w stanie zachować jedność Ducha. Pora na podsumowanie. Kiedy postępujemy zgodnie z naszym powołaniem. Kiedy nie robimy czegoś nieproduktywnego, czegoś, co jest sprzeczne z tym celem, do którego dążymy. A więc też nie robimy czegoś w innym duchu, ale w duchu Chrystusowym zachowujemy pokorę, łagodność, cierpliwość, znosimy jedni drugich w miłości i dążymy do pokoju z innymi, starając się zachować jedność ducha, pomimo różnic. Bo możemy mieć różne zrozumienie, ale musimy pamiętać, że powinniśmy dążyć do jedności wiary. O tym byśmy mówili, jak Bóg da następnym razem. Powinniśmy dążyć do dojrzałości, żeby usuwać to, co jeszcze jest niedojrzałe, niepełne w naszym rozumieniu, żeby dążyć do tej pełni. Ale póki co musimy szanować się pomimo różnic. Na przykład można powiedzieć o kimś, to jest cenny brat. Nie zgadzam się z nim w tym punkcie, ale to jest cenny brat, którym Bóg się posługuje w swoim kościele.
Tu się różnimy w tej rzeczy, ale ja go szanuję. Ja widzę, że to jest Boży człowiek. I tak powinno być, drodzy. I pamiętajmy, że mamy jedną nadzieję, jedną wiarę, jeden chrzest. I właśnie trójjedynego Boga, który jest gwarantem i fundamentem tej jedności. Więc jeżeli kiedykolwiek pojawią się jakieś problemy, przede wszystkim wołajmy do Boga. Jeżeli będą jakieś różnice, zwracajmy się do Niego o mądrość, o prowadzenie. A On da mądrość. Dbajmy o pokój w naszych sercach i o pielęgnowanie Chrystusowego, świętego, dobrego usposobienia. Wtedy zachowamy pokój. Wtedy zachowamy jedność. Nawet pomimo jakichś tam niewielkich różnic. Więc dążmy do pokoju, dążmy do jedności i mam nadzieję, że to krótkie omówienie listu do Efezjan 1-6, 4 rozdziału pomaga nam zrozumieć, jakie czynniki służą zachowaniu pokoju i jedności wśród dzieci Bożych. Amen.